Siemanko YouTube, dzisiaj pogadamy o tym, jak poprawnie przeprowadzić okres budowania masy mięśniowej i czy warto się zalewać. Zapraszam. Okej, najpierw wyjaśnimy sobie, co tak naprawdę oznacza okres budowania masy mięśniowej. Jest to okres, w którym chcemy zbudować jak największą ilość mięśni przy jak najmniejszym przybieraniu tłuszczu. Teraz zastanówmy się, jak to zrobić. Żeby przybierać masę mięśniową, potrzebny jest nam surplus kaloryczny. Czyli jeśli nasze zapotrzebowanie wynosi 2000, to powinniśmy jeść troszeczkę powyżej tego, żeby właśnie wywołać surplus kaloryczny. Bez surplusu kalorycznego po prostu nie będziemy przybierać na wadze. Pamiętajmy o tym, że głównym budulcem mięśni jest białko. Powinniśmy spożywać go od 1,8 do 2 gramów na każdy kilogram ciała. Czyli dla prostego przykładu, jeżeli ważysz 100 kg, powinieneś spożywać od 180 do 200 gramów białka dziennie. Pogadajmy też o tym, ile tak naprawdę jesteś w stanie budować masy mięśniowej miesięcznie. W dużej mierze będzie to zależało od tego, czy jesteś początkującym, zaawansowanym, czy średnio zaawansowanym. Czyli między innymi będzie to zależało od stażu, od płci, od genetyki. Początkujący mężczyzna jest w stanie budować od 1 do 1,5% masy ciała miesięcznie. Średnio zaawansowany będzie już budował od 0,5% do 1% masy ciała miesięcznie. Zaawansowani natomiast będą budować już tylko od 0,25% do 0,5% masy ciała miesięcznie. Jeżeli chodzi o kobiety, będą budować o połowę mniej. Te liczby, które Wam wyjdą, jest to liczba kilogramów mięśni, które jesteście w stanie budować będąc w danym okresie. Ale oczywiście nie jest to tak kolorowe i nie możemy budować samych mięśni, bo no po co wtedy byłaby redukcja, jeżeli moglibyśmy budować same mięśnie bez przybierania tkanki tłuszczowej, planowalibyśmy tak okres masowy, żeby nie przybierać tego tłuszczu i żeby niepotrzebnie redukować potem. Do tych wyników musicie dodać też ilość kilogramów, jaką zbudujecie w postaci tkanki tłuszczowej. To, ile kilogramów tłuszczu zbudujecie, będzie na pewno zależne od tego, jak duży będzie Wasz surplus kaloryczny. Jeszcze podając taki przykład. Jeżeli osoba jest początkująca, waży 60 kg, jest w stanie budować od 1% do 1,5% masy ciała miesięcznie mięśni. Czyli taka osoba będzie w stanie budować od 600 do 900 gram mięśni miesięcznie. Jeżeli pomnożymy to przez liczbę miesięcy w roku, czyli 12, wyjdzie nam, że ta osoba będzie w stanie zbudować od 7,2 kg do 10,8 kg mięśni w rok. Oczywiście jest to sucha masa mięśniowa, do tego dojdzie jeszcze tłuszcz. Takim zdrowym limitem surplusu kalorycznego, żeby zbudować pół kilo mięśni, będzie 3500 kalorii nadwyżki. Jeżeli osoba ważąca 60 kg będzie w stanie zbudować około 700-750 gram mięśni, uśredniając w miesiącu, wychodzi na to, że surplus kaloryczny dla tej osoby będzie wynosił 5250 kalorii, żeby zbudować właśnie to 700-750 gram mięśni w miesiącu. Jeżeli podzielimy to przez ilość dni, wyjdzie nam, że taka osoba musi jeść tylko o 175 kalorii więcej dziennie. Czyli jak widzicie, ta nadwyżka kaloryczna naprawdę nie jest duża i tak naprawdę, jeżeli będziecie jeść więcej, to nie będzie znaczyło, że Wasze mięśnie będą rosnąć szybciej, bo po prostu macie jakiś swój potencjał i możecie budować tylko tyle, ile jesteście w stanie. Oczywiście ta liczba, którą Wam podałem, jest to tylko szacowana liczba, żeby Wam pokazać po prostu, że ten surplus nie jest tak duży, jak się to wielu ludziom wydaje. I tak naprawdę powinniśmy to dobierać indywidualnie do siebie, bo osoba, która będzie miała bardzo duży NEAT, tak naprawdę będzie miała ten surplus dużo wyżej. Okej, sprawy związane z jedzeniem załatwiliśmy. Teraz przejdźmy do treningu. Pamiętajmy, że żeby rosnąć, potrzebny jest impuls w postaci treningu. Jeżeli będziemy trenować coraz ciężej, jeżeli będziemy zwiększać intensywność i objętość treningu, nasze mięśnie będą rosły. I o to chodzi, żeby właśnie kontrolować progres na treningu. Zapisujcie sobie, czy to w telefonie, czy na kartce, jaką liczbę kilogramów mieliście w danym ćwiczeniu i kontrolujcie ten progres, bo takie ćwiczenie na oko
naprawdę nie jest efektywne i tak naprawdę tylko będziecie marnować swój czas w tym momencie, bo nie będziecie wiedzieli dokładnie, ile mieliście na poprzednim treningu, nie będziecie wiedzieli, czy sprogresowaliście, czy stoicie w miejscu, czy może nawet ta siła spadła. A jeżeli spadła, nawet nie będziecie wiedzieć, a gdybyście to zapisywali, to możecie zastanowić się, dlaczego tak się stało. Kolejnym ważnym aspektem będzie też sen i regeneracja. Tak naprawdę do tych dwóch czynników będziemy musieli dobierać też swoją objętość i intensywność treningu. Jeżeli nie zadbamy o te 6-8 godzin snu w ciągu doby, to może się to odbić bardzo mocno na naszym treningu. Nie mówię tutaj o jednodniowym zarwaniu nocki, bo wtedy może tego nie odczujecie, ale jeżeli kilka dni z rzędu będziecie zaniedbywać ten sen, to tak naprawdę nie będziecie w stanie się regenerować na kolejny trening, na kolejny dzień i odbije się to nie tylko na waszym performance na treningu, ale też na samopoczuciu, czy chociażby na uczuciu głodu. Okej, jeszcze kwestia związana z suplementacją, co jest tak naprawdę tylko dodatkiem, a nie czymś, co stawiałbym na samej górze, bo suplementacja nie da nam dużo, będzie to od 5, no może 10 maksymalnie procent tego, co możemy osiągnąć bez suplementacji. Jeżeli chodzi o taką stricte suplementację do treningu, to na pewno polecałbym kreatynę, cytrulinę, ewentualnie beta-alaninę. Jeżeli chodzi o taką bardziej prozdrowotną, to na pewno polecam omega-3, na pewno poleciłbym też, na pewno poleciłbym również D3 plus K2, tym bardziej, że teraz za oknem jest coraz mniej tego słońca. Okej, czyli podsumowując, musisz zadbać o nadwyżkę kalorii, bo tak naprawdę nadwyżka kalorii będzie najbardziej optymalnym stanem do budowania masy mięśniowej, będzie temu najbardziej sprzyjała. Musisz zadbać o odpowiednią ilość białka, bo bez tego po prostu nie zbudujesz mięśni, bo białko jest budulcem dla twoich mięśni i musisz je spożywać, jeżeli chcesz być duży. Wiesz, ile mniej więcej możesz zbudować mięśni miesięcznie. Czyli też nie rób jakiegoś ogromnego surplusu, bo po prostu ta nadmierna ilość kalorii odłoży się najprawdopodobniej w postaci tkanki tłuszczowej, a myślę, że nie chciałbyś w tym momencie też wydłużać swojego okresu redukcyjnego, bo gdy przybierzemy w okresie masowym więcej tkanki tłuszczowej, to automatycznie, logicznie myśląc, wydłuży się nam okres redukcyjny, a tego byśmy nie chcieli. Pamiętaj też o zwiększaniu intensywności i objętości treningu. Zapisuj sobie obciążenie, zapisuj sobie liczbę serii, liczbę powtórzeń, którą wykonałeś. Kontroluj to, dokładaj z treningu na trening czy z tygodnia na tydzień. Chociaż to powtórzenie, pamiętaj o śnie, pamiętaj o regeneracji. Śpi te 6-8 godzin, obserwuj swoje ciało. Nie czujesz się dobrze? Po prostu odpuść trening, przełóż go na inny dzień. Suplementacja, którą Wam podałem, też jest taka podstawowa moim zdaniem. Możecie stosować to jak najbardziej cały rok. Obserwujcie też swoje ciało, mierzcie się, ważcie się, wyciągajcie średnią z tygodnia. Jeżeli zauważycie, że Wasz pas rośnie za szybko, zmniejszcie wtedy tą nadwyżkę kaloryczną, żeby to się nie odkładało tak bardzo właśnie w tłuszcz, a żeby szło w gainsy. I pamiętaj, że więcej kalorii wcale nie znaczy więcej masy mięśniowej. I na sam koniec chciałbym podać Wam fajne badanie. Pierwsza grupa miała nadwyżkę kalorii w postaci 500 dodatkowych kalorii dziennie. Druga grupa była troszeczkę ponad swoje zero kaloryczne. Wyniki tego badania były następujące. Grupa pierwsza, która miała nadwyżkę 500 kalorii, przytyła 1,7 kg mięśni i 1,2 kg tłuszczu. Grupa druga, która była troszeczkę wyżej ponad swoje zero kaloryczne, przytyła 1,2 kg mięśni i 0,2 g tłuszczu. Okej, może grupa pierwsza przytyła to pół kilo mięśni więcej, ale zauważcie, że przytyła też o kilogram więcej tłuszczu. Jeżeli miałbym wybierać między tymi dwoma grupami, wybrałbym grupę numer 2, a to dlatego, że lubię trzymać formę cały rok, bo po prostu wtedy się czuję dobrze w swoim ciele. A czy nie o to chodzi, żebyś się czuł dobrze w swoim ciele? Wolisz wyglądać jak świnka? No raczej nie, także trzymaj tą formę cały rok, miej niedużą nadwyżkę kaloryczną, dbaj o pomiary, o progres na siłowni i na pewno wszystko będzie szło po Twojej myśli. Zmaksymalizujesz w tym momencie nabieranie masy mięśniowej, na pewno to pomoże. To by było na tyle. Boom! Bądźcie silni!